Tradycyjnie na wyjazdach muszę pogratulować gospodarzom wygranej, także to robię. Kolejna nasza porażka na wyjeździe i kolejny scenariusz, no zmieniamy, scenariusz powtarza się po raz kolejny, czyli bardzo słaby początek, senny początek. Znam się szczerze, że zmieniam układy treningów, bodźcowania i bardzo słabo po raz kolejny wchodzimy w mecz o spale, bez obrony. Tak, obrona można nazwać się w pierwszej połowie po imieniu, tak, to był skandal defensywny w wykonaniu wszystkich zawodników. Wygrał zespół bardziej doświadczony, rozsądny. Bardzo dobra gra Drew Brandona, ale też trzeba powiedzieć, ok, Tate zrobił swoje oczywiście. Tą dziurę pod koszem wciąż mamy jakąś, tak? Natomiast chcę podkreślić dobrą grę doświadczonych Polaków. Bochno, Jarecki, Kucharek. Dobra zmiana Zywerta. Myślę, że tu była dosyć duża różnica, szczególnie na pozycjach obwodowych, bo AZS w sposób bardzo łatwy, dziecinny rozbijał naszą obronę grą jeden na jeden z zawodnikami obwodowymi. Stąd stwarzały się dosyć czyste, klarowne sytuacje rzutowe. No jak nóż na gardle, to coś tam zaczęliśmy, prawda, działać. No, uważam, że to jest zbyt ostatnio. To jest doświadczony zespół, na pewno Koszalin i przy takiej pierwszej połowie na pewno wygrać tutaj jest niezmiernie ciężko. Będziemy pracować dalej, żeby zacząć wygrywać na wyjeździe. Dziękuję bardzo. You know, we got off to a slow start versus a team that, you know, they were ready to play from the start of the game. So it was kind of a little late when we're, you know, always playing from behind, and they're from the start of the game had great energy. You know, they were attacking us right away. You know, they just, it's hard to, you know, match a team, home team's energy. They get behind the crowd, and it's tough to just play from behind versus a team that was playing really good at home tonight. A więc tak, przede wszystkim cieszymy się bardzo z tego, że udało nam się wygrać ten mecz. Był dla nas bardzo ważny, ponieważ Krosno jest w tabeli, było na tym samym poziomie co my, więc ta wygrana liczyła się bardziej niż inne. Wiedzieliśmy, że goście przyjadą z bardzo daleka, mecz jeszcze jest o godzinie 12:30, więc nie będą grać na świeżości i że to jest nasza szansa. W trzeciej kwarcie pozwoliliśmy im wrócić do meczu, to był taki moment na pewno do poprawy, ale koniec końców to my jesteśmy zwycięzcy i się z tego cieszymy. Gratulacje za walkę dla Krosna, tyle ode mnie. Dziękuję. To tak, zawsze jak zawodnicy mówią, to ja mogę dzisiaj powiedzieć, Maciek już wszystko powiedział, ale co ja mam do dodania? Nie, tak naprawdę to cieszymy się, naprawdę cieszymy się, że wygraliśmy ten mecz, chociaż jak wszedłem do szatni, to zawodnicy nie było widać takich do końca uśmiechów, ale to jest dobry sygnał. Dobry sygnał, bo wszyscy wiemy, że zagraliśmy nie najlepsze spotkanie, ale najważniejsze jest to, że ten mecz dzisiaj wygraliśmy. Bardzo ładny mecz zagraliśmy tydzień temu w Gdyni z Arką, natomiast za tamten mecz mamy jeden punkt, a tutaj za brzydkie zwycięstwo mamy dwa punkty i to się dla nas liczy. Dziękuję. Słucham. Pierwsza połowa, tak. Myślę, że nie skorzystaliśmy z nadarzającej się okazji, gdzie mogliśmy ten mecz zamknąć, że prowadziliśmy do przerwy 13 punktami, później jakieś akcje dobre na początku też kwarty, natomiast no, to gdzieś uszło i nie to, że my sobie zdawaliśmy sprawę, ale wiedzieliśmy, że ten mecz może tak wyglądać, że to nie będzie ładny mecz, nie będzie to piękna koszykówka, natomiast dla nas najważniejsze było to, żebyśmy ten mecz wygrali. No i tutaj mówię, no, można różne rzeczy sobie planować i tu dyskutować, natomiast jeżeli drugi mecz z rzędu rzucamy na 50% rzuty osobiste, no to będzie nam ciężko. Jesteśmy pierwszym zespołem w lidze, który oddaje najwięcej rzutów osobistych, natomiast również chyba jesteśmy na ostatnim miejscu, jeżeli chodzi o procent tych rzutów wolnych. Nie wiem, skąd się to bierze, bo bardzo dużo tego trenujemy. Zawodnicy, nie sądzę, żeby ktokolwiek miał z tym problem. Natomiast jak przychodzi gdzieś zmęczenie, stresowa sytuacja, no to
To tak to wygląda, jak to dzisiaj. Nie graliśmy tego, co chcieliśmy zagrać, dlatego mówię, że cieszymy się z brzydkiego zwycięstwa. Bo chcieliśmy grać szybko do przodu, mimo 99 punktów rzuconych, to nie tak miało wyglądać. Tak, cieszę się, że od momentu jakby mojego przyjścia tutaj do AZS-u Koszalin, Drew jakby złapał drugi oddech i poza tym jednym meczem gdzieś w Ostrowie, to wszystkie pozostałe mecze zagrał bardzo dobrze, co cieszy i tutaj no widać cały czas to, że nie mamy jakby troszeczkę zmiennika na tą pozycję. Dzisiaj Marek nie dał nam tego, co dał nam w Gdyni i mieliśmy duży problem. Dalej cały czas jesteśmy na etapie poszukiwania. Nie wiem, czy takie pytanie następne będzie, ale dalej jesteśmy na etapie poszukiwania. No i mam nadzieję, że na te 4 mecze w ciągu 11 dni na początku roku, które zagramy od 2 do 13 stycznia, że będziemy mieli nowego gracza, no bo Drew, który gra 37 minut na parkiecie, może być ciężko, mimo tych jego statystyk kosmicznych. Można. Mamy dodatkowe 5 minut dzisiaj do zagrania. Jest szansa, żeby, no, tak jak pan powiedział, zagrać ładny mecz i w końcu wygrać w tym czasie. Tego bym sobie życzył. Natomiast powiem szczerze, że nie jestem w środku organizmów zawodników i nie wiem, jak zareaguje jeden bądź drugi zawodnik na tą dawkę. Tym bardziej, że to mówię, taki okres ten świąteczny troszeczkę mniej się trenowało i z oczekiwaniem tutaj na mecz. Chciałbym, żeby to tak wyszło, że będziemy, zagramy troszeczkę na świeżości, bo teraz będzie mniej treningów przez ten okres noworoczny i tam wiem, że jakieś swoje szanse, mam nadzieję, że jakieś swoje szanse tam w Szczecinie będziemy mieli, a czy po ładnej, czy po brzydkiej grze, to ja mówię, no, wolę 5 meczy takich jak dzisiaj, że ze zwycięstwem brzydkich, a niżeli ładne porażki. Rzeczy, treningi, to rozumiem, że będą Tak, rzuty osobiste. Od 7.30 można spotkać się tutaj nas na hali. Rano. Było z tyłu głowy, natomiast troszeczkę tutaj emocje opadają. Wiemy, co Szczecin gra, wiemy, jak się prezentuje. Będziemy się przygotowywać dopiero po tym meczu, bo nie chcieliśmy też się szykować gdzieś do meczu do przodu. Ten był mecz dla nas za 4, za 5 punktów i my się na razie cieszymy, że to wygraliśmy. Od jutra dopiero będziemy myśleli o Wilkach Morskich. Nie, o King Szczecin, o zespole.